Siemaneczko, cześć. Z tej strony ekipa Fishholic Team. Jesteśmy po raz kolejny na łowisku Kopel. No ja jestem z Karolcią na jedną nockę i jutro jeszcze cały dzień spędzimy nad wodą. Niestety my tylko na dzień przyjechaliśmy, jutro praca. Jak widzicie, już praktycznie sprzęt jest rozłożony. Zaraz pierwsza wywózka, będziemy testować nową łódeczkę Boatmana, Attractora Plus Pro. Następnie łowisko jest już przesądowane, mamy zaznaczone punkty, gdzie chcemy łowić, więc już pierwsza zaraz łódeczka pójdzie do wody, ale to Wam pokażemy wszystko. Także nie przedłużając, zapraszam Was do subskrypcji, zapraszamy Was do filmu. A jeszcze dzisiaj jest pierwsza rocznica naszego kanału, więc zostańcie do końca, bo będzie mały konkurs dla Was, będą fajne nagrody, no ale to zobaczycie na samym końcu. Także trzymajcie się, cześć. Hej. Pierwsze idzie z Pawcia zestaw. Kulki 20, pelet 6 mm, kukurydza, orzech tygrysi, o wszystko co jest możliwe. Także łódeczka idzie do wody. Punkt mamy zmarkerowany już na ekosondzie. Okej, okay, i teraz pierwsza wywózka. Ale na tej nocy tam, kurde, że się w drzewie połkało. Moi drodzy widzowie, wszystkie zestawy już wywiezione. Tutaj są moje wędeczki. Dwie karpiówki. Jedna wędka na suma. Sławciu jedzie na dwie karpióweczki. Karolcia na metodkę. Tutaj jest jej wędeczka. Efcia też jedzie na metodę. Dziewczyny się tutaj bawią, uczą się, szkolą. No teraz Wam pokażę moje nasze miksy. Ja tutaj nęcę osiemnastkami, kulki osiemnastki, nasz Citrus Crush i Strawberry Crush. Do tego pelet akwarela 17-11 mm, 6 mm Hot Demona pelet. Kukurydza i orzech tygrysi. Wszystko zalane syropem nasza, ananasowym i podsypane delikatnie zanętą. Tutaj jest miks Sławcia. Wszystko od Starbitesa. Kulki 20, różne smaki. Truskawka. Truskawka. Co tu masz jeszcze? Banan. Śmierdziele jakieś, kwas masłowy. Pelety. Wszystko też zasypane zanętą. Sławciu jedzie trochę grubiej jak ja. Zobaczymy, jakie będą efekty. Jak się prezentuje wokół nasz stanowisko. Mało miejsca, ale jakoś sobie damy radę. Trochę poszło nieporozumienie, bo mieliśmy mieć... tam jest domek. Gdzieś tam mieliśmy mieć ten domek, ale no niestety wyszło jak wyszło. Trochę się nie dogadaliśmy z właścicielem. Czekamy na pierwsze brania. Zobaczymy, czy coś wpadnie. Dziewczyny już jakieś leszczyki połapały. A my na razie na sucho, więc czekamy. Jest Karolcia z pierwszą rybką. Trzecią. No tak, no ale dwa pierwsze to były leszczyki. Nieistotne, ale to też kochanie rybka. Ale teraz może szkarb. Nie. Karp. Nie? Nie ma karpia? Pani Wówczyni. Z gracją prowadzi kołowrotek.
O. O, Sławciu, podbierzesz? No. Jest Karolcia z Leszczykiem. Zadowolona jesteś, kochanie? Bardzo. No, przypokaż, tak? To ci zrobię później zdjęcie z tego. O, no pięknie. Rzuć rybcie do wody. Posiadł. Będziemy właśnie donęcać Sławkowi miejscówkę łódeczką. Łódeczka na razie się świetnie spisuje. Jest to łódka z echosondą i GPS-em. Pierwsze jej użytkowanie nasze w sumie dzisiaj. Jak na razie na plus. Łódka zostawia zestawy i towar tam, gdzie chcemy. Na początku był trochę kłopota, ale to w sumie odnośnie tego, że nie znaliśmy jeszcze dobrze obsługi. Zaraz dosypiemy tutaj do Sławka towaru, dowieziemy. Pokażemy wam wszystko na pilocie, jak to wygląda. Dawaj, Sławciu. Dosypiemy towaru. Wywozimy teraz po prostu sam towar. Donęcamy miejscówkę u Sławcia. Jedną zestaw będziemy wywozić chyba, tą wątrobę, czy nie? Tak, jeszcze wątrobę. No to pokażemy, jak tak. Też wywóz. Zestaw sumowy zestawu. Będziemy wywozić. Trochę tam jeszcze takiego luźnego. Dobra, jeszcze będzie na jedną drogę. Zaraz też pokażemy wam, jak wywozimy zestaw sumowy. Jest to zestaw gruntowy, po prostu z wątróbką, z dużym hakiem. Więc jest spoko. Łódeczkę puszczamy na wodę, wolno. Chodź, może staniemy trochę w cień, będzie lepiej widać. Chodź, stań tutaj. Weź tak, Sławek, stań tu za mną, nie? A więc lecimy na numer 2 do Sławka. Gałką wybieramy punkt, który już mieliśmy wcześniej przesądowany i zaznaczony. Jest to punkt numer 2. Wciskamy nawigację i wysyłamy łódeczkę. I łódeczka płynie. Później automatyczny powrót do domu. I tyle. Możemy łódeczce koordynować ruchy. Również na pilocie, jeżeli widzicie, że nam na przykład wpływa w zestaw, możecie trochę sobie skręcić w prawo, w lewo. Nie ma problemu. Jest Karolcia z rybeczką. No, kochanie, dobrze, no. Sławciu, u ciebie? Patrz, Sławciu, u ciebie coś jest. Odpłynęła. Dobrze, 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 dobrze. Ładna ryba jest, kochanie. Karol cię uratowała. Dobrze. I teraz podwijaj. Troszeczkę w dół. I podwijaj ciągle. No. I do góry. No. Trochę sobie tutaj. O. Jak ci muruje, to musisz jej popuszczać, nie? Pięknie, kochanie. Właśnie tak. Sławek, coś patrz. To moja! I spierdo. Nie wiem, czy nie przeszła przez Sławka żółkę, no. Ale ryba. Weź to, może ty kręć, a Dawid niech to wyciągnie. Trzymaj, Sławciu. Bo nie chcę ten. Znaczy nie, niech Karol. Spokojnie. Nie, w sensie, żebyś na podbieraku wziął, nie? Ale nie. Pięknie, kochanie. No, piękna ryba będzie, kochanie, jak ci się uda. Jest coś dużego, kochanie. Widzisz, kochanie, to przez te wszystkie moje niefortunne wypadki. No, i podwijaj.
Musisz, kochanie, ciągle operować hamulcem, nie? Może Amur? Ja widziałem, ale nie wiedziałem co. Widziałem tylko ten, ale nie widziałem co to było. No, no śmiało. Dawaj sobie kijek tak do boczku, no. Podkręć troszkę hamulec, kijek do boczku i zwijaj, i cofaj. A ciągle zwijaj. I znowu do boczku i zwijaj. Do boczku i zwijaj. Doprowadzają do siebie, tylko kij do boczku, nie do góry. Do boczku, ładnie, no. Właśnie o to chodzi, kochanie. Co, zeszła? Nie wiem. Nie, jest, jest. Jak czujesz, że za mocno zaczyna... jesiotr! Kochanie, jesiotr jest. Jest jesiotr. Jesiotr? No. Taki duży. No kurde. Ile są w tym No. Ale piękny, ja pierdzielę. I podciągaj, podciągaj, kochanie. Herczo, weź mi stąd wyjść. Wyjść, no bo chcę pomóc kulekowi. Piękny jesiotr, kochanie. Daj mi tę kamerę. Ja w skarpetach. Jest. Jest. Brawo! Super! Gratki. Ole zapięty porządnie. Nie było szans, kochanie, żebyś go straciła. Tak było zapięte. No, powiedz coś, kochanie. Piękny jesiotr, co? Niżej rączki weź, żeby... Piękny jesiotr. Zaraz go zważyły. Myślę, że około 8 kilo ma. Pięknie, gratulacje, kochanie. Gratulacje, no. Dzięki. Super chodź. Jest wiatr z wodą. Moim zdjęcie. Uwaga, jest wyzerowana. Prawie 7 kilo, 6600. No dokładnie. Waga pokazuje 6600. Super. Nie, by się ona nie utarła. Się do... tak jak wtedy pamiętasz? Nie. Zmęczony jest, czy co? Jest Karolcia z ładną rybką kolejną, najprawdopodobniej. Ja akurat wywoziłem łódką zestaw. Czujesz szarpanie? Mhm. I to jest rybka. Już chyba nie. Spokojnie, kochanie. Już nie. Wyrwała się chyba. No. Co ty gadasz? Spadła? Mhm. O, jak szkoda. A coś ładnego było. Jest chyba w końcu coś na moim zestawie. Chyba coś mamy. A nic dużego. Mamy jakąś rybkę. Nie wiem, czy mnie... Dobrze widzicie. Jest leszek. Jest duży leszcz. Z takiej odległości. O. Jest duży leszcz. I to całkiem ładne. Z rana się taki leszczyk zameldował. 50 parę centymetrów, nieduży, ale z daleka. Wszędzie znowu wieś zestaw. U Karolcie były dwa ładne brania w nocy, no ale niestety
spinki dwie. Coś ładnego się działo. Dwa razy poszło w grążale. No niestety Karol ciało w takim trochę trudniejszym miejscu, ale za to jak widać tam gdzie zaczepy, tam są efekty. Leszczyk idzie do wody. Wypuścimy go. Mamy kolejny dzień. No, w nocy jak widzieliście były dwa odjazdy u Karolci, ale dwie spinki. Więc no fajnie, ale szkoda, że ryba nie wylądowała na macie. No trudno, tak bywa. U mnie przez całą noc była cisza. Z rana jeden leszczyk. A teraz bierzemy się za jedzenie śniadanka. Moje kochanie już robi śniadanko, zaraz wam pokażę. Czekamy na ryby. Powywozimy zestawy. No i będziemy siedzieć dzisiaj, tak myślę, gdzieś do 17-18. Jeszcze zobaczymy, co los przyniesie. Czekamy na ryby. Ja dzisiaj z sumówki rezygnuję i przerzucę się na metodę. Widzę, są efekty tutaj niedaleko brzegu, więc spróbujemy coś złapać na metodkę blisko brzegu. Dwa kije wywiezione. Ten kijaszek tutaj, który był z sumówki, został przerobiony na metod feder. Jest położony, jak jest tam trzcina tutaj wystająca, to tak 2 metry od tej trzciny. Karolcia dzisiaj i wczoraj łowi ciągle w tym samym miejscu, czyli mniej więcej w tym pasie, mniej więcej tak obławia tutaj. Też widzicie, jest to dość blisko brzegu. Były w nocy dwa ładne brania, jak mówiłem, piękne odjazdy, ale ryba w zaczepach. No i poszła z hakiem nasze stanowisko. Tutaj moje kochanie robi śniadanko. Z taką kobietą to można na koniec świata jechać. Co, kochanie? Wszystko dobrze. No, także czekamy na rybki. Jak mówiłem, zobaczymy, co dzień przyniesie. Mam nadzieję, że jakieś fajne karpie albo inne piękne wodne stworzenia. I śniadanko przyszykowane. Wędeczki. Piękne jezioro. Piękna kobieta. Czego sobie więcej w życiu wymarzyć? Chyba niczego. Takie jezioro na własnych jeszcze mieć. O! To jest jedno z moich marzeń. Naszych też, kochanie. Wspólnych. Żeby kiedyś mieć kawałek wody, może nie aż taki duży, nawet mniejszy, ale żeby właśnie tak spędzać wolny czas ze znajomymi, z rodziną nad wodą. Super sprawa. A co wy o tym sądzicie? Możecie napisać w komentarzach, czy wolicie weekendowo jeździć, czy chcielibyście mieszkać nad jeziorem bądź jakimś stałym malowniczym. Nie, ale chyba też duży. Albo linek. Chyba jednak lesz. Jaki ładny. Ciebie, kochanie, ładny leszczyk na zestawie był. Karolcia zmęczona, bo wstawała razem ze mną w nocy. Miała dwa ładne brania, nie, kochanie? Tak. Zmęczona jesteś? Troszeczkę. Dodawstwo moje. O, tak pokażemy, jeśli go od razu. Ładny leszczyk z 60. Co, kochanie? Będzie miał 60, co? Mhm. Zaraz może go zmierzymy. Leszczyk 57 cm.
rekord. Piękna ryba, duża. Zaraz ją wypuszczamy i wracamy po więcej. Łopatka idzie do wody, piękna, duża. Takie łopaty powinny być u nas na każdych wodach. Karolcia nabija zestaw do metody. Pilnie się uczy wędkarskiego fachu. Mam dobrego fachowca. Średniego. Dobrego. Tak? Pokaż tu do kamerki. Tak się prezentuje Karolci zestaw. Kulka Hot Demon. Tonąca, 15. Kochanie, rzut po rybę. Coraz lepiej ci idzie. Trafiasz ciągle w to samo miejsce, kochanie. Brawo. O, jest coś ładnego. Siedzi coś lepszego chyba. Mocne branie. Albo duży leszcz. Ja się trochę wyłożył. Leszcz. I to takie branie leszcz zrobił. Ale duża łopata. Wow. No duży. Brawo, kochanie. Taki leszek, ładna łopatka. Na metod feeder. No nie ma co, metod feeder pod względem brań rekompensuje wszystko, ale na zestawach karpiowych liczymy na grubego zwierza, chociaż Karolcia wczoraj na metod feedera przepnęła ładnego jeźka. Teraz, aj, leszczyk idzie do wody. Wypuszczamy malucha, znaczy nie taki mały. O, los. Brawo, kochanie. Dziękuję. Ale branie jak karpiowe. Lecimy dalej. Jest, siedzi coś. Dobrego? No. Tam jest kamerka. O, coś fajnego. Szkoda, że nam się łódka rozładowała, bo już nie wywiodę to samo w życie. Dwa razy kulka Hot Demon, jedna od Starbajca, druga próbka własnej produkcji. Siedzi coś sporego. Jak już mówiłem, niestety nie wywieziemy w to samo miejsce, bo korzystamy z nowej łódki.
korzystamy z nowej łódki. No jeszcze nie znałem dobrze jej obsługi, myślałem, że naładowałem baterię do końca, a okazało się niestety, że nie była doładowana. Mój błąd, niestety. No łódka. Trudno, człowiek, jak to mówią, uczy się na błędach. Ciekawe co to jest. Mamy dość daleko od brzegu rybę, bo wywoziliśmy aż tam pod krzaki. Nie wiem, czy widać, jak pokazuje. Kochanie, hol długi, ale jaka przyjemność. Pewnie, największa. Na to czekaliśmy. Oj, mi ucieka tam. Skubano. Ja mam tam żyłkę. Kochanie, pociągnij swój zestaw. Super. Brawo za cierpliwość, kochanie. Naprawdę. Piękny karpik. Super. Spadł. Przy samym brzegu się wypiął. Ja pierdziu. I to jeszcze z taką walką. Jak widzieliście, mieliśmy ładnego karpia. Tam nam przed zaczepy trochę powalczył. Wyszedł w końcu z tego zaczepu sam. Byłem cierpliwy, ale w ostatniej fazie holu się wypiął. Przy samym brzegu. Myślę około 4-5 kg. No szkoda. Piękny karp. Lustrzeń. Szkoda ryby. No ale co, tak jest wędkarstwo. Niestety nic nie zrobimy. Walka była fajna. Ryba szła z zaczepów. Myślę, że tam się po prostu trochę poluzowała z haka już. I spadła przy samym brzegu. No niestety. Trudno. Lecimy dalej. Tam chłopie się widziałeś? Co? Widziałeś, jak tam chlapnął? Odciągać od tych zaroszków. Co, idzie ładnie? Przez chwilę stanął w zaczepie. Raczej wątpię, żeby taki kaban był, że... Bo widziałaś sama, że nie, w ogóle nic nie mogłem zrobić, nie? Taka jest specyfikacja łowienia blisko trzcin. Tam jest dużo zaczepów, nie? A ja zestaw położyłem 2 metry od trzciny, nie? Niestety to już nasza ostatnia wywózka. Wcześniej nam tak pan z drugiego stanowiska pożyczył ponton. No ale już nie będziemy chodzić mu głowy zawracać. Tym bardziej, że ja do wieślarzy najlepszych nie należę. Myślę, że coś koło 4 kilo karpik. Kładę. Kamerę. Czekaj, kochanie.
nagrywa. Mamy kolejnego jesiotra. Jest w końcu wyczekana ryba. Po tylu spinkach w nocy u Karolci, u mnie w dzień. Jest wyczekana rybka. Jesiotr piękny. Może nie duży, ale bardzo waleczny. Cieszę się, że udało się go wyholować, bo był w zaczepie, jak karp. Także wypuszczamy rybkę do wody. Jest piękny jesiotr. Gratuluję, kochanie. Dziękuję. Lecimy zaraz z nim do wody. Szkoda męczyć rybki. Czekajcie na więcej. 5 kilo. Jesiotr 5 kilo. Waga była wyzerowana. Razem z... Bez worka jesiotr waży 5 kilo. Wypuszczamy skubańca. One nie lubią być na wierzchu. Soczek się chłodzi. Żwawy jesiotr. Ten poszedł. Szybciutko. Gratuluję, kochanie. W końcu złapałem coś. Brawo. Oprócz leszczy. A karpi, które spięły. Ale to nie złapane. Nie złapane były to, chyba. Nie były na macie. To znaczy, że nie złapane. Super. Cieszę się. Mamy coś znowu. Na siatkę PFO-a rzuciłem tutaj. Nie wiem co to. Chyba karpiszon mały. Mały karpiszonek, no. Taki z 3 kilo chyba. Coś takiego. A gdzie on tam zakręcił? Ale jaki waleczny. Czekaj, przepraszam kochanie. Nagrywaj tutaj lampeczkę. Jak możesz. Skubaniec. Jaki agresywny. Ile minęło od zarzucenia, kochanie? 10 minut chyba nawet nie, nawet nie. Widziałaś? Mhm. Ale jaki silny. Jak tam fruwa, nie? O, jaki karpisza. Maluszek. Ale na jaką dużą kulkę się połasił. Na 20 podbitą 14 popkiem. No kochani, wiesz, go podbieraczek. Do góry podbieraczek. Super. Dziękuję. Zaraz pokażemy karpiszona, ale jaki ładnie ubarwiony. Taki maluszek. Chodź tu, kochanie, bliżej. Nieduży. 2 kilo, półtorej może. Skusił się na 20 kulkę Hot Demon podbitą popkiem 14. Aż dziwne, że taki maluszek się skusił, ale nigdy nie łapany. Pierwszy raz złapany karpiszon. Piękna płetwa z tyłu. Pokaż, kochanie, jaką ma piękną barwę, co? Piękna. No. Wypuszczamy bąbla. I co? Gratuluję, kochanie. I tyle. Dziękuję, skarbie. Wrzucamy znowu PV-kę. Jeszcze raz jedziemy. Może coś większego tam się czai przy tych krzakach. Dobra miejscówka, polecona przez kobietę. Wiadomo. Karpik idzie do wody, maluszek. Ale torpeda, co? Super, w końcu coś zadziało. Karpiszonek skusił się na taki zestaw. 20 Hot Demon z 14 Hot Demonem popkiem i PV-ką. PV-ka. Ananas, Pineapple Crush od Nasza i miks peletów różnych. No takie coś wpadł karpik. Czasami warto zmienić technikę. Łódka,
wódce padły baterie. Przerzuciliśmy się na rzut i zameldował się mały karpiszon. Uważaj, żeby ci się nie zerwał. Właśnie Karolcia przed chwilą miała ładne branie. Kochanie, nie tak mocno. Przecież na fulla masz kołowrotek zakręcony. Nie wolno tak. No, teraz. Kołowrotkiem, kochanie, kołowrotkiem. Kręć. No. Ja przed chwilą zarzuciłem. I zaraz po zarzucie od razu. Ale jaki odjazd był, szkoda, że nie nagraliśmy. Mi zaraz pójdzie, żeby mi nie poszedł. Widzisz? No to kołowrotkiem, kochanie, no to nie czekaj, tylko. No. Idzie mi w zaczep. Zobacz. No i zwijaj, i zwijaj. Misiu, to, że ciągniesz wędką, to nic nie daje. On idzie w ten. Kochanie, no i zwijaj teraz. W tą. Ciach, no. Zwijaj. W bok. Odciągaj. I zwijaj. Kochanie, luzu mu za dużo dajesz. Mi tu walczy. No i... No i w bok. I przeciągaj go stamtąd. I zwijaj teraz. Już widzisz? Nie wiem, czy nie wyhaczył. O te. No, już wyhaczył. Przytrzymaj. Wyciągnę ci go stamtąd. On się zahaczył już. No to... Zerwał się. Mhm. Przyszedł czas na pokazanie wam prezentów konkursowych z okazji naszej pierwszej rocznicy kanału. Mamy takie małe, mamy taką małą niespodziankę dla was. Co trzeba zrobić, aby wziąć udział w konkursie? Należy subskrybować nasz kanał, należy dać lajka pod tym filmem i napisać biorę udział. Za tydzień wylosujemy jednego zwycięzcę, który dostanie nagrody. Zaraz wam pokażemy. Pierwsza nagroda jest to takie wiaderko z niespodzianką dla was w środku. Nie będziemy mówić, co jest. Jest to wiaderko od Mikado. Fajne wiadereczko na ryby. Można sobie w nim przygotowywać zanętę, inne rzeczy. Następną nagrodą jest latareczka Petzl Taktika 300 lumenów. Fajna latareczka na nocne zasiadki. Ładne światło. Zasilana bateriami, paluszkami, które są też w zestawie. Super sprawa, sam używam, mam, więc polecam. I następna taka malutka nagroda, żyłeczka od Mistrala 0, nawet nie wiem jaka, 0,25, 150 metrów. Więc bierzcie udział w konkursie, nagrody czekają. Niech wygra ten, co ma więcej szczęścia. Zapraszamy do zabawy. I zapraszamy do zabawy. Polecajcie dalej nasz kanał i oglądajcie filmy. Dzięki, trzymajcie się, hej!